Podczas ostatnich obrad radnych Suwalską Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą podzielono na dwie odrębne jednostki. Powód to zmiana przepisów regulujących funkcjonowanie tego rodzaju placówek. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizującego, interwencyjnego lub specjalno-terapeutycznego można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Ustawa wyznaczyła datę graniczną dostosowania się placówek do wymaganej liczby dzieci na dzień 1 stycznia 2021 roku. Swoją opinię w dyskusji nad uchwałą wyraził radny Sławomir Sieczkowski. Myślę, że warto tutaj zadać pytanie, jakie jest zapotrzebowanie na rodziny zastępcze w naszym mieście i co miasto robi, aby te dzieci, które przebywają obecnie w placówce, mogły znaleźć miejsce w rodzinach zastępczych, ponieważ wiemy, że daje to lepszy efekt wychowawczy. I teraz pytanie jest takie, czy według naszych szacunków lub analiz nie grozi nam za chwilę, że będziemy szukali albo próbowali utworzyć dom numer 3 na kolejnej kondygnacji po to, żeby spełnić określone wymagania? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby pójść w kierunku właśnie bardziej intensywnej pracy na rzecz poszukiwania tych rodzin zastępczych, po to, żeby te dzieci, które są w bardzo trudnej sytuacji, mogły poczuć się bardziej jak w domu, czyli chodzi o to, aby mogły znaleźć miejsce w dobrej, przychylnej im rodzinie zastępczej. Na jego wątpliwości odpowiadała wiceprezydent Ewa Sidorek. Rzeczywiście jest problem, ponieważ tych rodzin jest coraz mniej i zainteresowanie jest coraz mniejsze. Generalnie ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Do 30 osób generalnie mamy w naszej obecnie placówce. Wiem, że niedawno była też rodzina dzieci bez rodziny, czwórka rodzeństwa. I znalezienie nawet takiej opieki, czyli rodziny zastępczej, która docelowo czwórkę rodzeństwa przyjmie do domu, proszę mi wierzyć, wiem, bo jestem na bieżąco i z jednym panem dyrektorem, czyli panem dyrektorem i Dąbrowskim, i panem dyrektorem Lewocem, i wiem, jakie są z tego tytułu problemy. Do udziału w dyskusji wywołano również dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Leszka Lewoca, który podkreślił, że suwalski MOPR prowadzi stały nabór chętnych do sprawowania pieczy zastępczej. Znalezienie takich osób jednak nie jest proste. My mamy 127, z tego co pamiętam, rodzin zastępczych, jest 206 dzieciaków w rodzinach zastępczych. Akcje, które są prowadzone, są systematyczne, a więc są to konferencje prasowe, które zwołuje. Problem rodzin zastępczych jest nabrzmiały tak, także w skali kraju. Bardzo dużo faksów otrzymujemy, maili otrzymujemy z dziećmi, które nie mają także rodzin zastępczych w innych częściach kraju. Jest to problem. Nie ma osób na bieżąco. Robimy szkolenie, bo taka osoba musi być przeszkolona. No, w mojej chyba 5-letniej, 6-letniej praktyce to tylko jedna osoba, która chciała, a myśmy uważali, że ona nie posiada kwalifikacji i nie będzie dobrze spełniała tej funkcji pieczy zastępczej. Poza tym to trzeba wiedzieć, że to sąd umieszcza dzieci w rodzinach zastępczych. Jest dosyć duży problem, bo w tamtym roku, ile nowych rodzin było? 25. W tym roku, w lutym, już mamy 13 dzieciaków, którym sądy odebrały prawa rodzicielskie, no i kazały umieścić w pieczy zastępczej. W placówce jest 3 chyba osoby to było. A więc praktycznie to, co było w tamtym roku, no to już mamy połowę tego wykorzystane. No jest problem. Z każdym rokiem przybywa dzieci potrzebujących tego rodzaju opiekunów, a żadna, nawet najlepiej funkcjonująca placówka opiekuńcza nie zapewni im takiego startu, jak należycie przygotowana i sprawna rodzina. MOPR oferuje szkolenia, stałe wsparcie specjalistów, ale też wynagrodzenie. Zawodowy rodzic zastępczy dostaje brutto nieco ponad 2000 pensji. Na utrzymanie niespokrewnionego dziecka rodzina otrzymuje 1052 zł miesięcznie. Do tego oczywiście 500+ na każde dziecko i inne przyznawane na wniosek świadczenia.